Czas na grzybogranie, moi drodzy, i witam was w czymś, myślę, że raczej mniej typowym, ponieważ, moi drodzy, witam was w Trolley Problem Inc. Jest to, moi drodzy, gra wyprodukowana przez Rida Gravesa i wydana przez Yogcast Game. Yogcasti to są w ogóle stare dzieje YouTube'a, tak naprawdę, którzy mieli okazję kiedyś być odpowiedzialni za jakieś tam większe wideo z Minecrafta. Aktualnie oni nawet gry wydają, co jest ciekawe. Jest to, moi drodzy, gra z 21 kwietnia 2022 roku, w której to będziemy podejmować dosyć to znaczące problemy, ponieważ, jak sam tytuł mówi, problem wagonika. Jest to jakby gra, w której będziemy podejmować raczej trudne też moralnie, trudne etycznie decyzje, które w jakiś sposób, mam nadzieję, że po pierwsze nie wpłyną na wasz tutaj pogląd na mnie, bo pamiętajcie, to co ja tutaj zaznaczam jest moją jakby myślą, jest czymś, do czego ja jakby czuję się, że tak będę chciał to uargumentować, pokazać wam swoje myślenie, że mam nadzieję, że w jakiś sposób to zrozumiecie, że to jest moja własna, personalna opinia. I zwyczajnie w świecie zobaczymy też, będę starał się też was pytać, co myślicie na ten temat, co tutaj będzie się pojawiać. Tak więc, moi drodzy, zacznijmy grę i zobaczmy, jaki będzie pierwszy nasz problem tutaj. Czyny mówią więcej niż słowa. Tydzień pierwszy, poniedziałek. Witamy w korporacji Dylematu Wagonika, gdzie pomagamy w bezpiecznej podróży przez świat. Wszyscy nasi pracownicy muszą mieć trzy podstawowe cechy. Odpowiedzialność, etykę i szacunek. Mając to na uwadze, rozpocznijmy nasze szkolenie. Wagonik pędzi w dół po torach bez żadnej kontroli. Na torach znajduje się 5 osób, które nie mogą się poruszyć. Znajdujesz się obok dźwigni. Jeżeli ją pociągniesz, wagonik zjedzie na inny tor. Dostrzegasz jednak, że na drugim torze ktoś stoi. Co robisz? Jeśli pociągniemy dźwignię, to się zmieni i zabije tylko jedną osobę, inaczej zabije 5, więc tak naprawdę pociągniemy dźwignię. Fajnie, że możemy tutaj te decyzje zmieniać w trakcie, ale myślę, że pociągniemy naszą tutaj dźwignię, ponieważ jest to jednak jedna osoba. Mam nadzieję, że rodzina i przyjaciele tej osoby ci wybaczą. Fut 1967. Już spojechała. Zwykle nie spodziewamy się, że kandydaci już pierwszego dnia pozwolą komuś zginąć, ale tym razem damy ci kredyt zaufania. Następnym razem zastanów się trochę więcej, zanim coś zrobisz. Okej, dylemat wagonika. Dziś ludzie zabici jeden, łącznie ludzi zabici jeden. Dzięki. Zgadzasz się z 71,53% graczy. Zgadzasz się z Ridem Gravesem. Całkowita zgodność 100%. Okej, całkiem mi się podoba fakt tutaj, że po pierwsze pokazuje nam statystykę, jak inni ludzie głosowali i jak głosował twórca w sumie. Chociaż nie jestem pewien, czy twórca jest mi tutaj potrzebny do tego, ale cieszy mnie fakt informacji o tym, jak inni głosowali. Jeżeli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj tego. Okej, tydzień pierwszy, wtorek. W tym teście skupimy się na pierwszym warunku. Jest nim odpowiedzialność. To jest 5-letnia Polly. Dziewczynka uwielbia bawić się w piasku lalkami i marzy o tym, aby zaopiekować się światem. Gdy Polly dorośnie, zostanie wybitną lekarką. Więcej osób powinno brać z niej przykład. Okej. Wagonik pędzi w stronę kolejnych 5 osób. Stoisz obok dźwigni. Jeżeli ją pociągniesz, wózek wypadnie z torów i zjedzie w dół wzgórza, prosto w kierunek piaskownicy w parku. Zauważasz, że w piaskownicy jest Polly, która buduje w niej swój wymarzony szpital. Co robisz? Zważywszy na to, że mamy jakby przewidziane, że będzie nie wiadomo, jaką miała dobrą przeszłość, nie rotujesz ich, ponieważ nie są tak uroczy jak Polly? Nie, tutaj uroczy, szczerze powiedziawszy, nie ma dla mnie nic do znaczenia. Ciekawe, czy któraś z tych 5 osób jest dzieckiem, a może wszystkie? Okej, okay, to jest dobre, ale szczerze, idę za 5 osobami tylko i wyłącznie dlatego, że nasza tutaj kochana Polly może uratować tych osób więcej niż my jesteśmy w stanie to teraz tutaj zrobić. W dziwny sposób wyobrażasz sobie odpowiedzialność. Słownika definicja tego terminu to bycie główną przyczyną czegoś i przyjęcie na siebie obowiązku odpowiadania za swoje czyny. Czy to ty odpowiadasz za śmierć tych 5 osób?
Reed Graves zgadza się ze mną również w tym przypadku, twórca gry, ale 44,75% graczy zabiło Poli. Fu, nie 44,75, tylko dokładnie 55,25% graczy zabiło Poli. Szczerze, może uratować po prostu więcej żyć. My jesteśmy w stanie uratować tylko tę piątkę, a Poli, jako że ma zostać lekarką przez te parę lat swojego życia, może uratować tych osób znacznie więcej. Więc wyjątkowo niestety muszę tak się zgodzić. Cel uświęca środki. Tydzień pierwszy, środa. W tym teście zajmiemy się kwestią etyki. To jest Tyron. Ma 30 lat, pracuje jako sekretarz w firmie prawniczej i uwielbia oglądać seriale kryminalne. Tyron jest bardzo dużym mężczyzną. Tak naprawdę nic więcej o nim nie wiesz, poza tym, że ma ogromny lęk przed pojazdami szynowymi. Okej, to prawdopodobnie spierdzieliby z torów, a nie się koło nich tutaj trzymał. Okej, ma 30 lat, pracuje jako sekretarz w firmie prawniczej i uwielbia oglądać seriale kryminalne. I pewnie on się pojawi. A teraz podbijamy stawkę. Stoisz na moście razem z Tyronem i patrzysz, jak wagonik pędzi znów w kierunku 5 osób. Możesz zatrzymać go tylko wtedy, gdy z premedytacją zepniesz Tyrona z mostu i zablokujesz przejazd. O Boże święty, czy zrobisz to? A może pozwolisz, aby wagonik uderzył w piątkę ludzi? Okej, jakby zepchnięcie go jest czymś znacznie gorszym. Na świecie głoduje 821 milionów osób. Co z tego, że głoduje? To jest ostre. Tyron na pewno ci podziękuje. Planuję sporo oglądania seriali w tym tygodniu. Wyjątkowo jakby nadal jestem za Tyronem, bo to jest dalej jedna osoba. Jednakże... zepchnąć faktycznie człowieka to jest trochę gorzej. Nadal się zgadzam z twórcą gry. Jest to niesamowita zgodność, jak przyznam. Najlepsze opinie ma ekipa sprzątająca, wesoły sprzątacz. Kto by pomyślał, że jedno ciało może robić tyle bałaganu. Trzeba będzie dać spory napiwek. Matko jedyna. Łącznie mamy 7 ludzi zabitych. No nieźle. Co teraz? Kot ma 9 żyć. Okej, czyżby jakiś kotek miał się tam tutaj napotoczyć? Tydzień pierwszy, czwartek, a teraz pora na ostatnią cechę. Jest nią szacunek. Wygląda na to, że skończyły nam się zasoby, aby kontynuować twój test. Tym razem trzeba będzie przygotować dla ciebie kilka manekinów. Musisz pojechać następnym wagonikiem, więc o tym psie lepiej zapomnij. Wagonik odjeżdża za minutę. Okej, psa. Na torach leży konający pies. Żaden wagonik nie będzie już dzisiaj tędy przejeżdżać, więc pies nie zostanie uderzony. Śpieszysz się, czy zabijesz psa, kończąc jego niedolę, czy raczej pozostawisz go, żeby zdechł w zimnie i samotności? Jakby... nie, jakby... niech natura sama zrobi swoje, nie słuchaj jego skobytu. W sensie skobyt jak najbardziej, ale dlaczego nie mogę się po prostu nim zaopiekować, teoretycznie? Nie mogę tego tam zostawić, żeby umierał w samotności. Możemy się nim zaopiekować. Chcę zostawić ewentualnie go na śmierć, bo nie znaczy to, że coś mu się złego stanie. Natura zrobi swoje. Natura niestety jest jaka jest. Ale co poradzić? Dylemat cierpienia. Reed Graves zdecyduje się ocalić psa. Ocalić? Od cierpienia w sensie. Okej. Kiedy szanujesz kogoś, to znaczy to, że dbasz o jego uczucia i pragnienia, a zamiast tego zostawiasz go na śmierć. W sensie jakby ja myślałem o tym, żeby uratować go w jakiś taki sposób, że dlaczego miałby tam pozostać. W sensie, no dobra, może w sumie głupio podszedłem, bo jednak jest fakt tutaj podany, że na pewno tam umiera. Więc w sumie jednak mogłem wybrać, że jednak chciałbym, żeby ten. Ale kurczę, powiem wam szczerze, że śmieszy mnie fakt, że na początku gra jakby mówiła mi, że tutaj możemy brać swój czas, nie musimy się tym przejmować, ale jednak kurczę, ten czas tutaj jest. Ten wagonik tutaj zmierza cały czas. Tego się nie spodziewałem, przyznam szczerze. Ale chyba jednak bym bardziej chciał się tutaj z twórcą zgodzić. Bo nie przemyślałem tego, że faktycznie jest to ostateczność. Jego śmierć. Jeżeli igrasz z ogniem, na pewno się poparzysz. Tydzień pierwszy, piątek. O świetnie, podobno dzieciaki powróciły i wciąż zagradają się natury. Po swoim szkoleniu w tym tygodniu na pewno potrafisz szybko i skutecznie zdecydować o ich losie. Pamiętaj, szacunek, odpowiedzialność i etyka. Okej.
Mamy dzieci. Pięcioro intruzów wkroczyło na tory kursowania wagonika, pomimo znaków ostrzegawczych. W tej chwili wagonik zmierza w kierunku twojego współpracownika. Czy pozwolisz mu umrzeć, czy raczej poświęcisz życie intruzów? Pozwolę umrzeć pracownikami ze względu, że to jest jedna osoba, a dalej nie pięć. Rozumiem, że to są dzieci, rozumiem, że są intruzami i same się o to trochę prosiły. Niemniej, jedna osoba, ten, gdy intruzów tam nie było, wystarczyłoby zmienić tor, prawda? Czyli cenisz przestępców bardziej niż współpracowników, zapamiętamy to. Podoba mi się, czyli cenisz przestępców bardziej niż swoich współpracowników. No ładnie. No ale ta osoba też pracuje w tej firmie jednak. W Trolley Inc. Zobaczmy, przez ciebie zginął współpracownik. W porządku, chyba już mamy twoje wyniki z tego tygodnia. Przekażę je wyżej i zobaczymy, co krawaciarze zarządu o tym sądzą. Okej, zgadzasz się z 42 przeciwnych 76% graczy. Mi się wydaje, że ludzie bardziej do tego chyba podchodzą śmieszkowo. Mam wrażenie. Nie zgadzasz się z Reedem Gravesem, całkowita zgodność 60%. Okej. No to ciekawe, teraz pokazuj mi jaki jest procent mojej zgodności. Mam wiadomość. Szanowna pani, szanowne panie, szanowny panie. Odnotowaliśmy w tym tygodniu pana z wzorową postawę w korporacji dylematu wagonika. Chcielibyśmy wyrazić podziękowanie za ciężką pracę, szczególnie w zakresie wymagających decyzji, które musiały zostać podjęte. Pragniemy zaoferować panu stanowisko w konsorcjum zdrowego wagonika. Jest ono bardziej prestiżowe i powstało po to, aby zapewnić obywatelom bezpieczną drogę przez życie. Okej. Nawet najlepsze plany spalają na panewce. Tydzień drugi, poniedziałek. Wygląda na to, że twoje odpowiedzi z zeszłego tygodnia zaimponowały komuś na górze. Przeniesiono cię do konsorcjum zdrowego wagonika, czyli KZW. To poważna instytucja, która kieruje się zasadami sprawiedliwości, umiaru, odwagi i rozsądku. Zacznijmy od kwestii sprawiedliwości. Okej. Dzisiaj pracujesz w oddziale ratunkowym. Młody mężczyzna ucierpiał w wypadku samochodowym i wymaga przeszczepu serca. W szpitalu jest tylko jedno, a na dodatek ma je otrzymać starszy mężczyzna, czekający już na operację. Bez niego na pewno umrze. Kto powinien otrzymać serce? Szczerze powiedziawszy wolę ten. Podobno to jego samochód spowodował wypadek. No to trochę zmienia postać rzeczy teoretycznie, niemniej starszy człowiek. Właśnie okazało się, że we krwi młodego mężczyzny wykryto alkohol. Nadal jestem za... Podoba mi się fakt, że tutaj w ogóle jest serce. Nadal szczerze powiedziawszy jestem za młodym człowiekiem. Jakby... To był doskonały wybór. Gratulacje. Staruszek pewnie bardziej zasługiwał na to serce od... Aha. Zaczekaj. Ten młody mężczyzna przeżył? Nie zgadzam się znowu ze stwórcą. Okej. Czuję się trochę guilty. Faktycznie nie spodziewałem się, że twórca tutaj będzie aż tak podejmował. Ale jakby... Bardziej patrzę na to z bardzo suchego punktu widzenia, ze względu po prostu na to, że ten młody człowiek ma teoretycznie więcej lat do przeżycia niż ten starszy człowiek, więc to po pierwsze, może coś jednak osiągnąć, to po drugie i po trzecie nie znamy jakby kontekstu, dlaczego był pijany, gdy prowadził auto i spowodował wypadek. Więc wyjątkowo wybrałbym młodego człowieka i to po prostu ze względu na sam fakt, że po prostu będzie żył dłużej. A każdy zasługuje, żeby przeżyć życie jak najdłużej, tylko może. Nie można mieć wszystkiego. Tydzień drugi, czwartek. Spóźniesz się, szpital pęka w szwach. Wszyscy mają pełne ręce roboty, więc musisz udać się na oddział, aby pomagać chorym, brzydko wyglądającym i umierającym pacjentom. Pamiętaj o miarze. Zachowaj powściągliwość i wszystko dobrze przemyśl. Okej. Pacjent błagał o eutanazję. Obecnie jest ona nielegalna. To ty musisz poddać tej osobie uśmiercającą dawkę. Musisz spojrzeć jej w oczy i odebrać życie. Co robisz? Leczenie zgodnie z prawem. Eutanazja. W sensie, jeśli pacjent błaga, rodzina będzie ci wdzięczna. Może nawet wyślą ci kwiaty. Co mnie tam kwiaty? Nie obchodzisz... Czemu ja nie mogę zatrzymać czasu. Szczerze, eutanazja. Pacjent będzie strasznie cierpiał, ale za to ty możesz mieć poczucie władzy. Nie chodzi o samo poczucie władzy. Chodzi o to, że to jest jakby jego chęć, jego decyzja, jego myśl. A to, że jest to nielegalne w kraju w jakiś sposób, no niestety.
Rany, naprawdę jesteś w stanie zrobić coś takiego, a wydawało mi się, że już wiesz, że nie można zabijać ludzi. Okej, okay, zgadzam się z 39,85% graczy. Ale zgadzam się z Reedem Gravesem, z twórcą. Zamordowany, Boże Święty! Ludzie zabici tu jest zamordowany teraz. No ładnie. Ale powiem szczerze, że jakby... Eutanazja jest bardzo, ale to bardzo długim tematem. Jakby faktycznie jest to coś, co podchodzi pod morderstwo. Choć ja osobiście stwierdzam, że to jest bardziej chęć trochę samobójcza, chęć ukrócenia sobie cierpienia. Bo jeśli na przykład taki pacjent wie, że nie ma szans dla niego, wie, że jest przetrzymywany przy życiu przez długi czas. I jeśli w takim wypadku błaga o eutanazję, błaga, nie prosi, nie po prostu chce, błaga o eutanazję i rodzina w jakiś sposób to akceptuje, że ten członek rodziny odejdzie szybciej niż powinien, ja zdecydowanie w jakiś sposób czuję się, że to jest rozsądne po prostu. Jest to coś naprawdę takiego kontrowersyjnego, jednakże to jest moja personalna opinia i chcę, żebyście po prostu ją zrozumieli. Nie mówię, że macie... po prostu ją zaakceptowali. Nie mówię, że macie ją zrozumieć. Macie ją zaakceptować. Lecimy dalej. Ale będziecie mieli rzeczy do odpowiadania. Co to za skrzynka? Okej. Okay. O matko, dostałem strzykawkę. Używana strzykawka. Ale wigluje. Mi się ten, Jezus Maria. My z Raven mieliśmy okazję któregoś tam Sylwestra. Po prostu odpaliliśmy YouTube'a. I był taki filmik, który nas rozbawił do rozpuku po prostu. Z jakimś takim szczurem, który zapierniczał takie kółka i była ta taka typowa muzyka. Ja ją tutaj wstawię po prostu, Kocham tę nutę. Wybieraj powoli, a jeszcze wolniej zmieniaj zdanie. Okej, mogę się napić w międzyczasie? Na szczęście. Tydzień drugi, piątek. To było kilka ciężkich dni. W końcu nie dalej jak w zeszłym tygodniu trzeba było radzić sobie z wagonikami. Dziś powinno być łatwiej. Tym razem musisz podejmować decyzje w związku z problemami, które dla niektórych wydają się być bardzo ciekawe. Tym razem sytuacja będzie wymagać od ciebie odwagi. Okej. Okay. Masz 5 pacjentów, z których każdy potrzebuje innego organu. Ale żaden z tych organów nie jest dostępny. Na rutynowe badania trafia do ciebie młody turysta i okazuje się, że jego organy można przeszczepić wszystkim 5 umierającym pacjentom. Czy zabijesz go i wykorzystasz jego organy, aby pomóc 5 osobom, które rozpaczliwie ich potrzebują? W końcu to jedno życie za 5. Matko jedyna. To absolutnie nie pomaga. Dylemat transplantacji. Rany robi się naprawdę mrocznie. Co nie musisz zabijać niewinnego turysty? Styl, jakby... W sensie... Szczerze, jakby nie patrzcie czasami na to, co jaka decyzja została zaznaczona. Bo ja szczerze powiedziawszy potrzebuję mieć więcej czasu na tego typu decyzje. Zgadzasz się z 20% graczy. Nie zgadzasz się z Reedem Gravesem. Okej, okay, zobaczcie, że to jest strzykawka w ogóle. No to ciekawe. Kolejny dzień, kolejne ofiary na twoim koncie. Być może trzeba było dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Wygląda na to, że człowiek ten był naukowcem zajmującym się udoskonaleniem szczepionek. Trzeba mieć nadzieję, że nie wynikną z tego żadne kłopoty. Całkowity brak zgody 50% mamy. W sensie jakby nie patrzy tutaj na to aż tak bardzo. Już ten wynik, szczerze powiedziawszy, nie będzie aż tak bardzo. W sensie to nadal jest jedno życie za 5. Jak najbardziej. Ta piątka ludzi może coś innego zrobić. My nie jesteśmy w stanie określić, czy te osoby coś osiągną w życiu, czy nie. Ale jakby samo zabicie nie. Samo jednak zabicie jest trochę gorszą rzeczą. Jeśli ten gościu miałby sam wypadek i mógłby swoje organy oddać, albo chciałby je oddać, tak najbardziej, ale w sumie fakt, że zabijamy go, nie, absolutnie. Jezus, dostałem kolejne coś? Okej, nie spodziewałem się tego.
Okej. Narządy. Boże, jak ja kocham to, jak to szybko tak zapiernicza te kółka. Okej. Nie można zrobić omletu bez rozbijania jajek. Podobają mi się te wszystkie te podpisy. Środa. Środa? Dopiero co nie był piątek? Po raz kolejny awansujesz. Tym razem pokierujesz szpitalem. Poproszę cię o wprowadzenie nowej szczepionki w Central City. Szczepionka uchroni dużą liczbę dzieci przed ciężką chorobą, ale musisz najpierw przekonać do współpracy ich rodziców. Potrzebujemy twojego rozsądnego podejścia. Czy rozpoczniesz obowiązkowy program szczepień dzieci, aby powstrzymać zachorowania? Jest tylko mały problem. Dane kliniczne wskazują, że 1 na 5 dzieci ciężko zachoruje. O wiele ciężej niż w przypadku zakażenia samym wirusem. No ładnie. Czy rozpoczniesz obowiązkowy program szczepień? Nie mów mi, że kierujesz szpitalem i jesteś antyszczepionkowcem. Co to za w ogóle ten? Wskazują, że 1 na 5 dzieci ciężko zachoruje. Jaka była twoja odpowiedź w przypadku wagonika? No cóż, umiesz zbudować sobie reputację, tylko nie mów mi jeszcze, że wierzysz w uzdrawiające kryształy kolorowe, aury i duchy. Jakby, zobaczcie, zgadzam się z 49,3% graczy i nie zgadzam się znowu z Reedem Gravesem. Chorych dzieci, Boże święty, dziś chorych dzieci 5000. I tak to bym miał 1000, jakby... Znaczy, 4000 zdrowych dzieci, ale 1000 martwych dzieci. Prawdopodobnie. Jakby... Nie, tutaj w tym przypadku teoretycznie jakby to szczepienie. Oczywiście jest to jakby... W sensie nie mogłoby być trochę więcej czasu na to udoskonalenie tych szczepionek, w sensie nie, w sumie... Ja pierniczę, nie sumie... Jakby odpalenie tej gry o 4 nad ranem jest 3:46, odpalenie tej gry o tej godzinie to nie był chyba dobry pomysł. Coś mi się wydaje, że to chyba był jednak zły pomysł, moi drodzy. I mi się wydaje, że ja to bym jednak wybrał to, żeby były jednak szczepione w takim razie dzieci. Bo skoro 1000 tylko miało być zachorować ciężko, ale tak ciężko, to nadal 4000 jest zdrowe, więc ilość jednak się będzie bardziej zgadzała, tak to więcej tych dzieci może umrzeć. Żebracy nie mogą wybierać. Oh Jesus. Działania twojego szpitala zostały zauważone. Przed tobą kilka ważnych decyzji. Wpłyną one na życie bardzo wielu osób. Dokonując wyboru, pamiętaj zawsze o sprawiedliwości, o miarze odwadze i rozsądku. Ludzie oczekują od ciebie wyważonych decyzji. Czemu teraz jest wtorek? Dopiero co była środa. O cholerę chodzi. Czy podejmiesz próbę opracowania przełomowych leków na tę chorobę? Podczas testów 1000 chorym będzie podawane tylko placebo i nie będą odpowiednio leczeni. To znaczy, że niektórzy z nich umrą, zanim uda ci się opracować lekarstwo. Rozpoczynasz badania, czy leczysz pacjentów jak dotąd? Jakby placebo czasami działa bardzo dobrze. Sam efekt placebo czasami działa bardzo dobrze, a jednak rozpoczęcie badań i możliwość mieć ich za sobą to jest jednak spora rzecz. Postępujesz właściwie, w końcu komu potrzebne są lekarstwa? Ile kosztują te wszystkie cukierki i słodycze? Ale moment, czy ja nie leczę tych osób w ogóle? Praca nad nowymi lekarstwami to dobry pomysł, niech inni zajmą się leczeniem pacjentów, a bez sukcesami. Ludzie zabici 1010. Boże święty, zabiłem 1000 ludzi teraz. Zgadzam się z twórcą, zgadzam się z 70% osób, jakby. Okej, okay. Mamy kopertkę. Szanowny panie, insert name, okej. Okay. Tak, bo na początku było jakby było podpisywanie się, ale musiałem zrestartować grę, bo odwalała trochę, jeśli chodzi o okno.
Więc no. Gratuluję. Po analizie pana dotychczasowych poczynów jesteśmy głęboko przekonani, że ma pan doskonałe kwalifikacje na wakujące stanowisko w dziale SI. Pełniąca jej osoba będzie nadzorować rozwój nowej generacji samochodów samojezdnych. Oto nadchodzi przyszłość. Okej, czyli mamy zakończony rozdział kolejny. Poufałość rodzi pogardę. Okej, poniedziałek, tydzień trzeci. No, kolejny awans. Teraz kierujesz oddziałem zajmującym się prywatnymi pojazdami samojezdnymi. Najważniejsza informacja, twoja sztuczna inteligencja wymaga pewnego ukierunkowania. Samojezdny pojazd jedzie górską drogą z jednopasmową i szybko zbliża się do wąskiego tunelu. W samochodzie jest dwóch pasażerów. Na drogę wbiega dziecko, które przewraca się i blokuje wjazd do tunelu. Czy pojazd wyposażony w SI powinien zabić dziecko, czy skręcić przepaść, zabijając sobą pasażerów? Jesus! I tutaj jest w ogóle 100% do góry. Ja, znacznie wyższa jest szybkość. Szczerze powiedziawszy... Jakby ten samochód i tak powinien sam... To dziecko ma takie samo prawo do życia jak każdy inny człowiek. To ty decydujesz, czy że taki samochód wjeżdża na drogę. Czy nie czujesz... Aha. Achievement unlocked. Killed a child. Okej, czemu w ogóle ten achievement wygląda jak z Xboxa? Okej, pojawia się poważniejszy problem. Skąd komputer ma wiedzieć, że obiekt znajdujący się na drodze jest człowiekiem? Czy dysponujemy odpowiednimi danymi? Obecnie SI potrafi rozpoznać wyłącznie białych mężczyzn. Okej, nie zgadzam się z twórcą, ale zgadzam się z 72% graczy. Potrzeba jest matką wynalazku. Jakby no AI nie wiedziałoby, sztuczna inteligencja nie wiedziałaby o tym, że to faktycznie było dziecko. To w każdym wypadku to mogłoby być jakieś zwierzę też tak naprawdę. Jezus. To był zły pomysł nagrywać o czwartej. O, ktoś tu ma kłopoty. Inwestorom nie spodobała się twoja ostatnia odpowiedź. Są wkurzeni z powodu poruszonej przez ciebie kwestii danych. To sprawia, że ta sprawa z AI jest trudna. Tym razem staje po twojej stronie. Minus 66% będzie wolniej. Musisz zdecydować, w jaki sposób rozwijać AI w pojazdach. Czy chcesz skupić się na modelu, który zawsze ocali najwięcej ludzkich istnień podczas wypadku, czy wolisz system, który za wszelką cenę uratuje pasażerów? Oczywiście, że niech uratuje większość. Oczywiście, żeby uratowało większość. Nie zawsze będzie to oznaczało, że ma nie uratować pasażerów, ale... Czy ludzie będą kupować samochody, które mogą ich zabić? To nie chodzi o to, że mogą ich zabić. To chodzi o to, że to będzie tak rozdmuchane. Oby nabywcy nie mieli nic przeciwko, że mogą zginąć przez zupełnie obcych sobie ludzi. Jakby... To już jest aż za bardzo podchodzenie do tego, żeby... Za bardzo podchodzenie do kwestii... A reklama. Za bardzo podchodzenie do kwestii marketingowej. Potrzebujemy po prostu ratować ludzi. Więc jakby... Jeśli... Okej, cenionych klientów. Powtórzę jeszcze raz. Aktualny system danych dyskryminuje mniejszości oraz kobiety. Jak ma skutecznie działać, skoro czarnych kobiet nie uważa za ludzi? Czekaj, co? Zgadzam się ze wszystkimi jak na razie w tym związku. Cenieni klienci minus... Boże, podoba mi się fakt z tymi cenionymi klientami. Szczerość to najlepsza praktyka. Tydzień trzeci, środa. Technologia zastosowana w tych pojazdach jest niesamowita. Przez cały czas wiemy, gdzie jest każdy użytkownik. Wystarczy skorzystać z aplikacji i zadzwonić, a w ciągu kilku minut pojazd będzie na miejscu. Podczas jazdy można nawet uciąć sobie małą pogawędkę z AI. Ona zawsze słucha. Mamy młotek. Trwa proces człowieka, którego policja podejrzewa o popełnienie morderstwa. Podobno mikrofon AI zarejestrował prywatną rozmowę, w której oskarżony przyznaje się do winy. Użytkownicy nie wiedzą, że AI nieustannie ich nagrywa. Oskarżony nie zgodził się na udostępnienie swoich danych. Czy zdecydujesz się pominąć zabezpieczenie i naruszyć prywatność tej osoby? Chcesz pozwolić potencjalnemu mordercy chodzić po ulicach? W tym przypadku bym naruszył to prawo. Niezła historia dla internetu. W tym przypadku jakby naruszyłbym to, bo jakby skoro ta informacja już i tak wypłynęła, to niczego nie zmienia. A rozdmuchanie tego, bo prywatność, nie zmienia faktu, że to jest morderca.
A i tak, jak wszyscy wiemy, to inwazja prywatności. Boże, podoba mi się coraz bardziej ten tutaj. Mam przeczucie, że inwestorzy będą zadowoleni. Teraz mogą ogłosić publicznie, że ich samochody pomagają w walce z terrorystami. Podoba mi się ta inwazja prywatności 1. Boże. Zgadzasz się z 380% osób i z twórcą. Okej. Okay. Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Firma postanowiła przenieść się teraz do sektora dostawczego. Trzeba przyznać szefom, że szybko działają. Wygląda na to, że to przewiezienie jest bardzo ważny ładunek. Powodzenia w nowej pracy. Jeden z twoich pojazdów samojezdnych bez pasażerów przewozi prototyp mogący doprowadzić do zakończenia procesu globalnego ocieplenia. Pojazd szybko zbliża się do wąskiego tunelu i po raz kolejny na drogę wbiega dziecko, które upada na ziemię. Czy twoje SI powinno zabić dziecko, czy raczej zjechać z urwiska, prowadząc do utraty prototypu? Styl, globalne ocieplenie, więcej ludzi przeżyje. Czemu te dzieci pierdzielone cały czas tylko wchodzą na te ulice, ja nie wiem. Trudno, musimy chronić świat dla wszystkich dzieci z wyłączeniem tego jednego. Trzeba ustawić pomnik, który będzie odpowiednim upamiętnieniem. Oczywiście gdzieś na skraju parkingu. O Jezu, na skraju parkingu, jakie to jest okrutne. Ale nie. Właśnie odnaleźliśmy zwłoki dziecka, ktoś musiał to zrobić. Nie sądzę, aby można było stworzyć pamiątkowy pomnik bez zdjęcia. Nie bardzo da się coś z tym zrobić. Jakby pragnę też zauważyć, że wcześniej miałem okazję opracować technologię, żeby auta AI zjeżdżały trochę z trasy w momencie, jak jest takie dzieciątko. I nie zabijały go, bo skoro ma zabić mniejszość, to powinno jakby wybrać automatycznie, że nie zabije dziecka, tylko jakby wykoziłkuje samo teoretycznie, więc i tak samo by to zrobiło swoje. But still, jedno dziecko, a globalne ocieplenie mogące zabić, zniszczyć trochę rzeczy, to jest męczące. Zgadzam się z 74% graczy i nie zgadzam się z Reedem Gravesem. Faktycznie trochę, jeśli chodzi o globalne ocieplenie, w sensie to jest jakby stały efekt, który dochodzi do nas, ale kiedyś znacznie bardziej mówiliśmy o dziurze ozonowej. I ten problem już tak bardzo nie jest poruszany teraz, bo dosyć się zmniejszyła nasza dziura ozonowa, więc jest znacznie lepiej w jakiś sposób. I z globalnym ociepleniem miejmy nadzieję, że będzie tak samo. Co tutaj teraz dostanę? Książka kucharska? Wegańska książka kucharska. Kocham to, jak to tak lata. Kocham. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Okej. Okay. Dzień trzeci, piątek. Myślę, moi drodzy, tak, że... Chociaż nie. Nie, bo nie mogę sprawdzić pytania bez jakby bez wychodzenia. Wyjdziemy stąd w takim razie. Po prostu powiem tak. To, co mi się w ogóle podoba tutaj, to jest lista lektur. Dylematy wagonika, dylemat dziewczynki na podwórku. Tu jest wszystko opisane, jeśli chodzi o te dylematy. Dylemat bardzo dużego złoczyńcy. To jest bardzo fajne, że mamy możliwości zerknięcia sobie, skąd są te problemy w jakiś sposób wzięte. Ale na ten moment ja, moi drodzy, skończę ten odcinek. I chcę przypomnieć wam tak. To wszystko, co to było, jest moją jakby opinią własną. Czasami bardziej chciałbym znać konteksty. Czasami nie wszystkie rzeczy są moralnie dobre, ale wydaje mi się, że czasami prowadzą do bardziej jakby akceptowalnego skutku, środka jakby złotego. Jakby znajdowanie złotego środka właśnie w takich decyzjach jest tym właśnie core tej gry trochę. I przyznam szczerze, że mam nadzieję, że po pierwsze, że mnie nie zjecie za to, a po drugie, że nie wyjdzie, jak zrobicie jakieś testy mi w internecie, że jestem jakimś psychopatą czy coś. Niemniej, jest to ciekawy tytuł. I w sumie nagrywam go bardziej nie dla siebie, a dla was, przyznam szczerze, bo chciałbym wiedzieć, co wy uważacie. I mogę na pewno powiedzieć tak. Ta gra generalnie ma integrację ze Twitchem. Szkoda, że nie z YouTube'em niestety, bo chciałbym zrobić z tego live, ale myślę, że moi drodzy, któregoś razu wejdziemy sobie w kampanię i postaram się zrobić coś takiego. Postaram się zrobić coś takiego, że
razem sobie zobaczymy, co wy uważacie z kolei, bo chciałbym to wiedzieć, więc jak zawsze na samym końcu odcinka będę mówił, że jeśli wam się spodobał odcinek, to zapraszam was serdecznie do komentowania, bo chcę po prostu usłyszeć, co wy uważacie na temat tych wszystkich decyzji. Możecie sobie śmiało podzielić na dni z danego tygodnia i tak dalej, czyli 1-1 to jest pierwszy tydzień, pierwszy dzień. 2-3 to jest drugi tydzień, trzeci dzień. Możecie śmiało to tak podzielić i powiedzieć mi, co wy uważacie, co wy byście zrobili w takiej decyzji i jak byście to uargumentowali. Pamiętajcie, żeby argumentować swoje zdanie czasami, bo to w jakiś sposób pokazuje wasze myślenie, w jakiś sposób pomaga zrozumieć was jako osoby. I uważam, że to jest dosyć ważny aspekt. Ilekroć podejmuje się decyzję. Tak więc, moi drodzy, ja powiem jeszcze tyle, że jestem ciekaw, że czy mieliście okazję znać ten tytuł i czy jesteście ciekawi, co będę podejmował za decyzję dalej, jakie pytanie będziecie mogli sami tutaj, na jakie pytanie będziecie mogli tu sami odpowiedzieć później jeszcze. Ja, moi drodzy, wracam. Jeszcze nie wracam. Jeszcze zapytam was o to, czy możecie tam zostawić lajka, subika i tak dalej, bo zależy mi po prostu, żebyście tutaj z nami byli. Mam nadzieję, że coś dla siebie tutaj znajdziecie, będziecie się dobrze bawić i być może właśnie zostaniecie z nami na nieco dłużej, żeby mógł wam pokazywać różnego tego typu właśnie gry i jakieś tam inne ciekawostki, żebyście mogli zobaczyć, co właśnie się będzie działo dalej. I moi drodzy, ja wracam pod kamień. Boże święty, jest czwarta. Ja muszę sobie podejmować decyzję. Jest czwarta. Czy nagrywać odcinek, czy nie nagrywać odcinka? Jak nie nagram odcinka, widzowie będą źli. Jak nagram odcinek, ja będę taki. Możecie też odpowiedzieć na to pytanie. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień i do zobaczenia następnym razem. Papatki!